Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy. Teatr legendarnych inscenizacji i kreacji aktorskich. Słynni reżyserzy, sławni aktorzy znamy i podziwiamy. Ale czy tylko dzięki nim dzieje się magia na scenie? Kto pracuje w kulisach? Poznajmy i docenimy także ich. Za widownią oddzieleni szybą pracują oświetleniowcy. Jak przystało na władców światła i ciemności, dość tajemniczy. Poznajmy. Moje zadanie polega na zaprogramowaniu sztuki pod względem oświetlenia i dopełnienia wszelkich starań z tego względu realizacji komputerowej, że tak to powiem. Zaprogramowania wszystkich scen, ustawienia lamp pod odpowiednim kątem i tak dalej, wszędzie źródła światła do danej sceny przy zaleceniach reżyserów światła albo lub reżysera. Tak, jest to praca zespołowa. Moje zadanie niestety jest niczym w porównaniu bez pomocy kolegów, tak? Ja nie zdziałam nic bez nich, oni beze mnie też chyba zbyt dużo nie zrobią, w sensie takim, no człowiek nie jest w stanie być w dwóch miejscach jednocześnie, tak? Musimy na sobie polegać i ufać tej drugiej osobie i innym osobom, z którymi współpracuję, bo zależy od tego często nasze zdrowie. Najgorsze, co może wydarzyć się w tej pracy, całe szczęście jeszcze nie miałem z tym do czynienia, to są wypadki, dlatego tak ważne jest zachowywanie zasad bezpieczeństwa. Wypadki w pracy oświetleniowca mogą być związane z pracą często na wysokościach. Jedne rzeczy, które są, że tak powiem, za tym, że uwielbiam tą pracę i kocham ją tak naprawdę, też często są powodem tego, że nienawidzę tej pracy. Bo są takie momenty, no nie ma co tutaj ukrywać. Głównie właśnie też przez to, że czas wolny, który był poświęcony, miał być poświęcony właśnie bliskim, rodzinie lub też samemu sobie, tak? Na tej zasadzie często niestety jest poświęcany pracy. Ja kiedy zaczynałem pracę w Teatrze Dramatycznym, miałem już pewne doświadczenie w pracy jako oświetleniowiec. Na duży plus zauważyłem to, że no, praca w teatrze to jest jednak praca w kulturze, a nie w chałturze. I to był jeden z głównych powodów do tego, żeby zacząć szukać pracy w teatrze. Na scenie teatralnej nie dostałem jeszcze takiego wycisku jak tego pierwszego dnia, tak? I to chyba mnie może zauroczyło, mimo tego, że to był najcięższy dzień pracy w moim życiu chyba na scenie. To wtedy się zakochałem w tej pracy i wtedy już stwierdziłem, że chyba chcę to robić i będę to robił. Kiedy słyszę owacje w teatrze, czuję się doceniony i jest to naprawdę bardzo przyjemne uczucie. Teatr zmienny jest i za każdym razem pracujemy przy innych spektaklach, przy innych produkcjach, przy innych wydarzeniach i tak naprawdę każde to działanie jest inne, mimo tego, że nasza praca praktycznie polega ciągle na tym samym. Tak, to chyba pasja. Dla mnie teatr to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą. Współpraca, koordynacja i bardzo często relacje międzyludzkie, które poza teatrem również warto pielęgnować. No taka jedna wielka rodzina. Można tak to nazwać. Oto ci, którzy światłem malują teatralne obrazy. Obrazy często pogłębiane muzyką. Przez kogo? O czarodziejach dźwięku następnym razem. Do usłyszenia.